No ja się zaraz boję, co za coś na to. Bo Stasinek to przysięgł wujkowi Adamowi, że nie będzie robił kłopotów w szkole. A ja obiecałam mamusi w liście, że będę miała dobre świadectwo, ciociu. No i co teraz? No, zaraz, po kolei. A co takiego zmalował Stasinek, że musi przyjść z ojcem? A to! Czego ty tam pukasz, mistrzu? Wzięłam to pismo ze sobą. Kolorowe aż oczy boją. No i okropnie dużo golizny. A ten numer znalazła pani Stasinka? Ten? Nie, ten co znalazła to zabrała i powiedziała, że pokaże tatusiowi jak przyjdzie, to też jego syna krzyczał, że zamiast się z fizyki podciągnąć. A ten to wzięłam spod materaca. Spod jakiego materaca? No Stasinkowego. Bo on tam trzyma te różne obrazki i jak myśli, że ja śpię, to sobie zapala światło i ogląda. Od tego to sobie można wzrok popsuć, wiesz? A skąd on to bierze? Przecież to kosztuje. Ile to kosztuje? No nieźle. 15 tysięcy. On mówi, że Krzysiek mu daje swoje, co już się naoglądał. Krzysiek? Jaki Krzysiek? No nasz, znaczy półtorak. A Stasiek mu za to daje te zardzewiałe granaty, co je znalazł kiedyś na brzezinach u babci. Co? Granaty? A jego mamusia wie o tym? Ale jego mamusi nie kazali przyjść, tylko naszemu tatusiowi. No, a za to ciebie skrzyczała pani kierowniczka? Za wierszyk. Nie miałaś? Nie, to taki wierszyk do skakanki. Usłyszała, jak ja go w przerwie na podwórku skakałam i mówiłam sobie. To idzie tak. Na rowerek, na spacerek, jak i z tyłu na numerek. Na ulicy Kopernika spowiadała się Monika. Proszę księdza, ja nie kłamię, ja ukradłam cukiermanie. Jeszcze trochę się pouczę i ukradłem księdzu klucze. Potem wślizgnę się w sutannę i udawać będę pannę. Ciocia się śmieje, a ksiądz Malinowski to usłyszał i nagadał pani kierowniczce, że ja się wyśmiewam z niego. A tej skakanki to mnie jeszcze mamusia nauczyła, a ja przecież nie chciałam nic na księdza. Nie martw się, Marychna. No po pierwsze to ci powiem, że to ty chyba nie bardzo powinnaś te skakanki robić. Dlaczego, ciocia? No wiesz, z tym serduszkiem. Ty nie możesz tak po operacji mieć takiego wysiłku jak inne dzieci. A po drugie nie martw się tym, przecież pani Renderowa nie jest jakaś tam jędza, czy co? Ja lubię ten wierszyk, on mi mamę przypomina. Bo mama jak mnie uczyła, to sama tak śmiesznie skakała przez sznurek i śmiała się mamusia wtedy. Dlaczego ona już nas nie kocha? Marysna, nie kocha? No co ty, niemądra, co ci coś takiego powiedział? Miała być na święta. Ja tak czekałam, sama wszystkie okna umyłam na dole. Tak? Czy ona wróci kiedyś na trojaki, co ciocia? A jak sobie wyobrażasz? Matka choćby była daleko, to zawsze jest myślami przy swoich dzieciaczkach. To dlaczego ciocina mamusia nie była ani na święta, ani na cioci ślubie? Moja? No, bo mojej nie ma na tym świecie, wiesz? A i tak wiem, że gdziekolwiek jest swoich myślami przy mnie. Ciocia, jak to jest, jak się nie ma mamusi? No można mieć... No trzeba mieć kogoś innego. Ja na przykład mam swoją małą dziewczynkę. Ty wiedziałem dziewczynko, Marysna? Nie wiem. Chcę, ale nie wiem, czy mogę. A dlaczego? No bo ciocia ma wujka Adasia do kochania. No pewnie, że możesz. Nie bój się, głuptasie. Znajdzie się jeszcze w serduszku miejsce dla ciebie. I tak ciocia będzie miała pewnie swoją córeczkę do kochania. Przecież po to bierze się ślub. No, nie tylko po to. Ciocia, jak ja bym brała ślub, to by mamusia przyjechała zobaczyć? Do ślubu to jeszcze masz 10 lat. Do tego czasu mamusia zdąży jeszcze 10 razy wrócić. A teraz no, pokaż, co tam ma zadane. Ciocia mi daje do swojej zdjęcie ze ślubu, co? A po co ci? Bo mamusia pisała do babci Borkowej, żeby ta przysłała zdjęcie cioci ze ślubu. Bo chcę zobaczyć, kogo sobie wujek Adam wybrał na żonę. No dobrze, kiedyś poszukam, bo teraz nawet nie wiem, gdzie są. Ale ja wiem. Wiesz? Wiem. Wiem, gdzie wujek trzyma zdjęcie, bo kiedyś szukał w szafie koszuli, to mu wypadły. A co ty w szafie grzebiesz? Włazisz na krzesło?
Bo jak mi pozwala, bo czasem chowa dla mnie czekoladę i my się tak bawimy. On liczy do 5 i ja jak znajdę, to moja, a jak nie, to nie. O, są. Ciocia mi daje jedne ze ślubu, ale to nie są te ze ślubu. O, patrzcie, to są zdjęcia. I co, na którym wujek siedzi tutaj obok tej pani? Kto? To ciocia nie wie? I kto to jest? Ona tu chodzi po trojakach i zastrzyki robi. Przecież ją ciocia na pewno widziała. Jak ona się nazywa? Słotówna, a imię to już nie pamiętam. A, Słotówna. A ja nie wiedziałam, że wujek jeszcze trzyma tutaj tej fotografii. O, jak to się śmieją do siebie. To chyba w lecie robione, nie? Ta pani była u nas dzisiaj w szkole, jak wujek przyleciał do niej i wywołał ją z klasy. Dzisiaj? Dzisiaj przyszedł tej pani? Zawołał ją i gdzieś razem pojechali na jego motorze. Pojechali? A o której to było? Jak już było ostatnia lekcja, znaczy religia. Miał być przecież od rana na sesji gminnej rady, nie? Nie widziałeś, gdzie pojechali, Marysia? Patrzyłam przez okno w stronę Klimontowi. Marychna, pamiętaj, żebyś nie powiedziała wujkowi, że myśmy oglądały te zdjęcia, dobrze? Nigdy. Dobrze, ciocia. No i na przyszłość pamiętaj, że nie grzebie się w cudzych szafach, ani nie otwiera się cudzych listów. Ciocia, jesteś dla mnie zła? Ale nie. Chciałam tylko ciocie ślubne zdjęcie dla mamy. Nie jestem. O, może wujek wraca? To się ciocia spyta, gdzie jeździ. Nie spytam. I ty też nie tym mamy, dobrze? Proszę! Słowo daj, nie rozumiem, co oni tyle czasu tam siedzą na tych brzezinach. Czy ten Zenek sobie myśli, że teściówka będzie się cały dzień Agnieszą zajmowała? No, tyle ja potem usłyszę od niej, że sobie służącą wynajęła. Mamusia powiedziała, że jak z tym dzieleniem się będą komplikacje, to tak już dłużej zostanie w Brzezinach. No i tam z babcią Ratajczykową też były jakieś problemy, znowu uciekła z domu. No to po to jej Zenek. No Zenek jej chyba niepotrzebny. Ile czasu temu już pojechał i siedzą. Nie bój się, dobry mąż nie zapomina o żonie. Coś się taka jakaś mina jak wspomina. No bo ciocia. Zabieraj to minister Marzna, ty pisma zostaw. Aha, całkiem mi z głowy wyleciało. Leć Marzna do domu, bo tatuś wrócił akurat z Lublina i rozglądał się za wami. Tak, panie ma? Coś mi ze strachu ukrył się gdzieś. I powiedz tatusiowi, że jak głodny, to może do nas przyjść. Nie licha niespodzianka go czeka. A co? Przyszło to się z Kryśki? O. Zobacz, będzie przyszło. Nie licha seksporna. Co was najbardziej podnieca? Pieniądze, 15 rad, jak osiągnąć orgazm. Co życzę to dla Zenka. Mój pierwszy raz. Wyznania dziewczyn. Skąd to masz? W szkole znaleźli to lekturium Stasinka. No i pani Dolińska kazała ojcu przyjść do szkoły. Może chcę razem z nim zapoznać się z treścią? Gorzej, że z tym zapoznają się dzieciaki w wieku Stasinka. Pełno tego na każdym kroku. Pod pozorem, że piszą o muzyce rok. O, tutaj na tej stronie to lansują zwykłe formy. Nie bądź taka święta, Jorka, no. Wiesz co? Ja to byłam chowana jak sobaka w rogu. A tu popatrz, porady, kiedy iść do ginekologa, kiedy i jak zabezpieczyć się przed ciążą. No to w ten sposób zamieniają życie uczuciowe w jakąś tam technikę miłości. Jakby to tylko na tym polegało, jak zdobyć kogoś i żeby jak najwięcej zaliczyć. Słuchaj, bądź dorosła, każdy wybiera to, co chce. Na tym polega demokracja i wolny rynek. No właśnie, dobrze powiedziałaś, wolny rynek, bo przez te wszystkie ściemka porno, przez te brutalne filmy w telewizji, w kinach, gdzie się położyć do łóżka to tyle samo, co się przyjechać Mercedesem, to wszystko się zamieniło w jakąś taką zwykłą handlową wymianę. A ja uważam, że telewizja, no i w ogóle, że sztuka nie powinna robić z miłości jakiegoś towaru, co sobie każdy może kupić za pieniądze. Och, naiwna jesteś, no. No spróbuj ludziom coś zabronić. To najwyżej będą to robić tylko że po prostu w ukryciu. Nie puścisz takich fajowych filmów w telewizji, to najwyżej nabijesz kasę tym od wideo. Pewnie masz rację. Może ja jestem faktycznie naiwna, głupia gęś, która uwierzyła, że kochać to znaczy wybrać swój los, swoje życie z kimś. Zresztą Jolka, co się tu gra? Co cię napadło? No, pokaż.
pokaż tę uczętę, siostro. No, widzę, że mój braciszek wykręcił ci jakieś numer. No, przyznaj się, co on ci powiedział? No to o co tu biega? Wiesz, no. Kiedy mi Jaroniewa od półtoraków w tydzień po ślubie powiedziała, że gada się po wsi, że Jabłoński wziął sobie służącą, co by mu pomogła roboty ująć, bo on się na działacza kieruje, że z łaski mnie wzięli, bo ja bez majątku. Ja się jej w noc rozeszłam. No, no i pewnie. Wiesz, to ta stara baba zawsze chce tylko judzić, no. No tak, ale teraz... Odbiło ci, o co ci idzie? Że Adaś chodzi po zebraniach i tych sesjach rady, no... No, a za to Zenek lata po klientach i zamówienia zbiera, po materiały próba do Lublina i też gościem jest w domu, no. To co ja mam uważać, że sobie dla Wyręki mnie wziął? Dla Wyręki, dla swojej matki? Ale ty nie znajdziesz w szafie tego, co ja znalazłam. Czego? Przecież ty pismo to mówisz, że Stasinek przytargał. O, tego. A co to za koperta? Zajrzyj. Ładnie wypadła tej fotografii z tą panienką. Po pierwsze to żadna panienka, tylko matka dziecku, a po drugie to, co było, no to, co było, a nie jest, nie pisze się w reje. Nie? Jeszcze dzisiaj to niby miał być na sesji rady gminnej, przyleciał po nią motorem do szkoły. No skąd wiesz? A, mówiła. Słuchaj, Jolka, może jej się tylko wydawało, zresztą może to był przypadek. Przestań tak... Jąkać, Józka, ja wiem, że chcesz bronić brata. Brata? Ciebie chcę bronić. No mnie przed... Przed tobą samą. No tak, tak, siostro, bo jeszcze uwierzysz te bzdury, że on dalej czuje do tamtej mięty, no. A ja mogę przysiąc, że nie, że to nie ma nic do rzeczy, no. Adam jest tak z tobą jak w nikim w życiu. A te fotografie, te spotkania, to nie ma znaczenia. Tak, słuchaj, siostro, ja wiem swoje. Małżeństwo... Trzeba wygrać nie przed ślubem, tylko po ślubie. Rozumiesz? Jak coś jest między wami, to trzeba wywalać głośno, a nie dusić w sobie, a potem robi się z tego taka, no, taka przepaść między ludźmi, no. No co na języku, to w serce, rozumiesz? No, no to ci jeszcze powiem, że ja dopiero po jakimś roku doszłam do tego, że w małżeństwie nie ma osobno ja i on, tylko musi być taka para, jak w zaprzęgu. Jak chcesz wiedzieć, to Adam sam mi kiedyś powiedział, że on z tobą to czuje się jak jeden, no. No zaraz, jak on to powiedział. No, no on się czuje jak... Jest ten motor! A ty myślisz, że on ma jakieś boki? Nie, nie. Mówię ci, siostro, pierwszy błąd, to jak ktoś po ślubie traktuje tego drugiego jak swoją własność. Ale co ja mam zrobić, jak ja jestem tak u niego strasznie zazdrosna? No, no co się tak szczerzy? Wiem, że jestem śmieszna, ale co ja mam? Bardzo dobrze, że jesteś zazdrosna, tylko trochę zazdrości dobrze robi z miłości. Tylko nie uwierz to, co w tym swoim globusie sobie uroiłaś, no. No jak ja mam nie myśleć, Józka? No jak, no kiedy... Wiesz co, siostro, jak ja tak patrzę na ciebie, jak ciągle jesteś taka niepewna siebie, czy to ci dobrze wyszło, czy tam to potrafisz, to sobie myślę, że przez tę niepewność wyglądasz jak kilo nieszczęścia. No, ty, Jolka, musisz w siebie uwierzyć, że nikt nie jest lepszy od ciebie, no. Jest tam co? Jolka, już? O rany, a co tam znowu? Jolka! Co ma się tak za głowę trzymać? Za głowę, czy to za oko? Co ci się stało? Stało ci do... No chodźmy, mamo, chodźmy do kuchni. A gdzie się mama tak dorobiła? No pewnie w oborze. Tam, tu, ściany obory tych pajęcznych brudów. No i po co mam się to robiła? Ja to miałam dzisiaj w planie. Pomóc tatusiowi, że ty mam raz wyskoczył nagle do Brzeziny. No, każdy ma swoje plany, a czas idzie. Wiosna za patem, ta sobora i fajnie wybieliśmy, ale najpierw trzeba było tych ścian wciągnąć. No, to wróć nie zrobię. I Stefan będzie dunderował. Bo to jak tak miotłą brzozową robiłam raptem, jak nie wleci tu do oka. No, niech mama bliżej okna stanie, o to tu. No, popatrz, mamo, do góry. Czerwone to jak nie wiem. No tu Józka wyciągnij, no. W górę, niech mama patrzy, no to do oka. A teraz w bok. Nie. Czekaj. No, wiekę trzeba wywinąć, tak? Nie tak już zapraszać. A ja? No zapalcę na to zrób, jak jest taka mądra, no. No. Ja to słyszałam, że najlepiej postać wierzch podniki, o tak, od kąta oka do zewnątrz. I wtedy może wyjdzie. I palec poślinić. Może to mama zrobić? No. Góra wyjdzie, ale mnie boku. Ostrożnie. Ale tu
Zgłębić. Musi siedzieć, nie? Jezu, no pomóżcie. Otwórz się, Lizka. Zapal lepiej tę lampę. Niech mam się usiądzie. Siadaj, mamo. Tak? No niech mama do góry patrzy. Tak, tak, do góry. Nie daję rady. Wszystko dajmy to tak. No masz, co? Może tylko włosów ważny jeszcze. Spokojnie. No, zaraz wywiniemy. O tak, o tak. Chcesz to wie, to? Jest. No. No, no, no. No. Mamy go. Mamy, no, tak, patrz, jaka no zaraz, ale no, jak ja się czułam tu. Nie, to tylko takie wrażenie, rogówka jest podrażniona, no i powieka może mieć taką małą rankę. Teraz zrobimy mały okład, Lizka, wylej tę esencję na wodę, tłumaczaj wasze. Matko święta, łzy mi lecą jak na pogrzebie. Przestaną. Niech mamusia przechyli głowę i przytrzyma tę watę tutaj tak na oku. Oj. No jak? Lepiej? No lepiej. Lepiej nie mówić, co? Oj, dziękuję ci. A swoją drogą, skąd ty, Jelena, takie złote ręce, co? Ty byś się na pielęgniarkę nadawała albo na lekarza. Mogłabyś w tej rodzinie prawdziwa pielęgniarka. Co? Jaka tu pielęgniarka, co tu wygadujesz? Jolka to ma taki spokój w sobie. No. Takie ręce latają, a kręcy nerwowe. To nic w tym domu opieki. Jak byłam w Warszawie, to trzeba było sobie wyrobić. No i całe szczęście. Przyda ci się do męża. Trzeba mieć w sobie dużo cierpliwości, żeby w małżeństwie przetrwać z miłości. Jak to mówiła moja matka. No jak teraz? No matko, jedna nakapała ta esencja na bluzkę. O, może cię zetrzyć, co? To nie, to nie szkodzi. Niech mam się podtrzyma te waty, to tak zaraz złagodzi urok. Może gorącą wodą by to zeszło. No, tak, pewnie tak. Gorzej, że nie skończyłam omiatać, a chciałam przygotować, żeby obielić jutro razem z ojcem. No ale czym, pędzlem? Zenek musi podrzucić ten aparat, kiedy ten taki, co pod ciśnieniem, tak roczny wapna wejdzie w na stary i... O, jak to tym pędzlem ma? Jest to Józka. Każdy jest dobry do dobrych rad. Tylko, że w gospodarstwie to nie ma czasu czekać. Już ojciec naszykował 30 kilo czosnku na wiosenne sadzenie. Czas myśleć o siebie, koniczyny. Trzeba by zasilić salezną amonową pszenicę, bo mówił ojciec, że nieszczególnie wygląda. Nie, tam pszenica to krzewi się na wiosnę. Co teraz nie można konkretnego wiedzieć? No masz, no jaka to mądra sowa. Już zapomniałaś tych mądrości? Co jej jeszcze po dziadku Mateuszu powtarzałam? Wiosną tak trzeba siać, żeby nie siać w błoto, ale nie w przesuszoną glebę. Wszystko ma swoją porę, córeczko. A jak będę jak ten ślepowrą przez kilka dni, to tylko na jedno oko, aby widziała, no to co w tym całym? No chyba Adam też ma dwie ręce. Mhm. Ja dokończę do mamusi dzisiaj omiotę do końca rozlewu i obory. Tajemka to może jutro mówimy. Tajnie, to mógłby sobie ojciec darować. Zenek ma rację, że trzymać konie to teraz taka zwykła strata pieniędzy. Tak, pewnie tak. Ale ojciec mówi, że jak go sprzeda za te 8-10 milionów, to co to za zysk? Co on za te zyski? No, choćby i nawozy. Bo się ojciec skarżył, że miało 20% mniejszy plon, a teraz nawet i kredyty obniżyli. Teraz się w tej polityce połapać to sztuka. Kupisz nawozy, co drożeją, a co potem za to zboże dostajesz? No jeszcze jest teraz gwarancja minimalnych cen na żyto i pszenicę. Ale na żywiec póki co nie. I to spasasz to zboże świniami przez te 6-7 miesięcy, tuż nikt ci zeżre te 400 kilo, a jak cena żywca pójdzie w dół przez jakiś import albo inne kombinacje, to z czym się zostaniesz? No z czym? No ale... Zenek ma rację, że konia najpierw trzeba na targ wyprowadzić. Oj, i krowy też nam kiedyś ten twój Zenio radził z obory wyprowadzić. A w końcu doczekaliśmy się minimalnych cen na mleko i może być odbijemy się od tego. Ma rację za ten półtora. Teraz jak wszystko się na różne boki kolegie, to głównym celem takiej rodzinnej gospodarki jak nasza jest stawiać na przetrwanie. I trzymać się wszystkiego, co można z tej ziemi wyciągnąć. A nie ma w tych klasyfikacji? To chowa pszczoły i placze, ten na bidę nigdy nie płacę. Specjalizacja to przestawienie gospodarki. A to wymaga kredytów inwestycyjnych i olów. Żeby przetrzymać taki rozkwit gospodarczy, to trzeba się trzymać tego, co mnie nauczyła moja matka, że dobra gospodyni, jak szykuje przyjęcie dla wielu osób, to nie robi jednego dania. Bo anusz się bigot przypali albo pasztet siądzie. No i wtedy trzeba mieć... Ten krupnik na kościach. A tak, właśnie tak. Chłopcu nie jest żaden tam... Geszefciarz tylko jest wołem roboczym w takiej sytuacji ekonomicznej. Musi robić wiele rzeczy naraz. Bo, o, jak mu buraki nie obrodzą, no to się na pszenicy odkuje. Jak mu krowy nie opłacą się, no to się może odkuć na hodowli świn. Kiedy nasz ojciec postawiał na zboże. O, ale ja pamiętam, co mój zawsze powtarzał, że zboże najlepiej sprzedawać skórzanym worcem. Skórzanym? A nie w parcelu?
Dziecko, no idzie o to, że jak się skarmi zboże jako pasze dla inwentarza, to więcej się za niego weźmie, sprzedając tucznika niż na tonie. Tyle, że teraz na to nie ma mądrych. Wasz ojciec to sam durnieje, jak się bierze za liczenie. Nie wiadomo, ile musisz włożyć, żeby wyjść na stronę. Wiadomo tylko, ile potu trzeba wylać. Ale Adaś mówi, że chłop to nie wlicza swojej pracy w kosztach produkcji. Bo wiesz ty sobie, Jolu, że chłop to jest ze wszystkich ostatni, co by najpierw wyciągał rękę do państwa, zanim do roboty pójdzie. To mama tak uważa. O. A ci, co rządzą, no i w ogóle miasto, to inaczej patrzy na wieś. Pewnie tak. Jak to mówi Wałęsa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dokładnie. No. Ale jeszcze wczoraj po wiadomościach ktoś mi z ojcem mówili, chłop to jest taki dziwoląg, co on za interesem nie popłynie ci za morze. Nie założy biznesu na obcej ziemi, bo on rozumie, że państwo to jest też ta ziemia, która czeka na jego rękę. Nie, niech mamusia trzyma się trzeba. O, wrócili, tak? Józka, zobacz. No, nareszcie. Cholera, by to dziwne. Co jest? A co jest, co tam dziwne? To wcale nie Zenek. Twój mężek wrócił na motorze. Adaś, tak? No, pewnie się bardzo namęczył na tej sesji. Ale ile czasu ten Zenek ma zamiast krzyć na Brzezinach? Ja chcę wracać do domu. Józka, wiesz przecież, że ciocia Stasia dała znać, że im się będzie krowa cielić. Dlatego ściągnęli ojca, bo ma szczęśliwą rękę. Oj, Boże moje, właściwie ja powinnam pojechać, bo z mamą gorzej. Podobno prawie goła wyleciała na drogę i kazała się wieść furmanką na targ. Matko, i ty się nie śmiej. Może to zdrowiem przytrafi. No. Ciele cielęciem, babcia babcią, ale co Zenek tyle czasu tam robił? Miał zaraz wracać do domu. No, potrzebny. Może czeka, żeby tatusia z powrotem podwrócił. No, na pewno tak. Oho, kogo ja widzę. Wysiada szpytka. No, owszem, zawitała. A ty nie widzisz? Batę. Mamie wpadło coś w oko, jak oborą miatała do wybielania. No, ojciec liczył, że może to ktoś młodszy zrobi. No właśnie. Bo mnie to od tego trzymania głowy, no tak, o, do góry, to cała kręgosłup zeszły. A luzju po nie, to znaczy, że przeze mnie mama na oko nie widzę. Czekaj, no czekaj, to trzeba, to widzę. Ojciec mówił, że od momentu tego zwycięstwa demokracji to ty coraz mniej masz czasu przyłożyć się do roboty w gospodarce. Tylko z zebrania na zebranie, synu. A ojciec to myśli, że ja to dla własnej przyjemności tam wysiadłem. No ale tu też potrzebny jesteś, kochany. Ja wściekłem dzisiaj na tej sesji, że mam jaja nie zniosłem. Pewnie tak, by siedzieć na sesji od 8 do tej pory, nawet się nie ruszyć, nic i nie przewietrzyć. Porządek dzienny zrobili taki, że ani palca wcisnąć. Rozpatrywanie budżetu gminy. W trakcie jazdy motocyklu? Co? To ty tam szemrzysz, Jolek? No i do czego doszliście? Ja osobiście to doszedłem do odkrycia, jaka jest różnica między demokracją socjalistyczną a tą, co ją teraz mamy. No, niby że jaka. Taka między krzesłem a krzesłem elektrycznym. A tylko która to jest krzesłem elektrycznym wedle ciebie? Dla mnie to bym powiedział, że tamta, to znaczy ta socjalistyczna. Aha. Ale teraz jak się z bliska przyglądam temu nowemu urządzeniu, to widzę, że jesteśmy podłączeni do prądu i tylko swąd pójdzie, jak nami zatrzęsie. Katastrofista, czyli... Realista, kochanie, realista. No. Nie wyciągamy wniosków z tych zdur, które żeśmy zdążyli narobić przez te ostatnie 2 lata, jeśli idzie choćby o uporządkowanie legislacyjne spraw finansowania samorządu gminnego. Jolek, nie masz tam łyska herbaty, co? Bo mi spyszku wyszło całkiem. Może spragnienia sobie. Tak, raczej spyszkowania. Rozbierz się. Chyba, że się gdzieś znów wybierasz. Ja? Gdzie? Może gdzieś ktoś czeka na ciebie. Ja, Boże. I mamusia jeszcze nie zajmuje tego układu. Adam, a ty jesteś taki wkurzony na to wszystko? No bo jak po doświadczeniach zeszłego roku Ministerstwo Finansów nie zmienia ani o tyle, o co na paznokieć swoich przepisów. Ale o co ci idzie, synku, no. Tak. No na przykład, że brak w odpowiednim czasie informacji co do wysokości subwencji oświaty nie dał nam szansy przyjęcia konkretnych założeń do budżetu gminy na 92 rok. No i teraz taki bardak, że szkoda gadać. Nie może być takich numerów, że gmina pod koniec roku dowiaduje się, że nie dostanie subwencji. No albo te metody wyliczeń. No szacuje się w województwie dochody gminy na podstawie wyników pierwszego półrocza. No to bzdura, bo wiadomo, z praktyki dajmy na to, że remonty szkół robi się w drugim półroczu. Magdziarz to mówi tak. Przekonaj żabę, że ona nie jest orłem. No tak, ale tę żabę trzeba przekonać, że ona się do rządzenia nie nadaje. Ale naszą gminę opanowali różni geszefciarze. Oj, pewnie tak, Adaś, ale przecież sam byłeś za wolnym rynkiem jako ta solidarność rolnicza. Byłeś? No i jestem, tylko że
Ja nie chcę siedzieć na krześle elektrycznym. No. Ja wolę na zwykłym. A to wymaga, żeby oprzeć tę gospodarkę wolnorynkową nie na geszefciarzach, co to import, eksport, kasa, tylko na rozwoju autentycznego stanu średniego, jak to się mówi. Co ty przez to rozumiesz? Średni rozum czy kabza? To rozumiem. Wykorzystać potencjał gmin i małych ośrodków, rozwijać przetwórstwo rolno-spożywcze, przez mądry interwencjonizm państwa popierać małe i średnie firmy, żeby wieś stała się samowystarczalna. No i jeszcze, żeby ruszył eksport płodów rolnych, no choćby na wschód. No dobrze, dobrze, ale tak dla nas to konkretnie to co wynika? Postawić na gospodarkę rodzinną, na ten okres przejściowy. No. To wymaga innych kredytów, ale za to zatrzyma wyludnienie wsi, rosnące bezrobocie i wzmocni średnie. No, ale to wymaga edukacji ekonomicznej właśnie w terenie, zrozumienia tego, że nasza ojcowizna jest naszym warsztatem pracy. I jak potrafimy odpowiadać za niego, to i za całe państwo. No bo w końcu jaki stan państwa, taki obywateli. No, mądrego nie trafi. Co tak wiele głową kręcisz? Polityk z siebie pełną gębą. Tam na spiny za. Słyszałam, że działacze się żenią po to, żeby miał ich kto w domu przy robocie zastąpić. Co? Źle słyszałaś. Ugryzłocie teraz? Gdzie idziesz? Ja? Idę, przebiorę się, bo w tym trawacie to ludzi przyrodzą. Mam też odręka do powiedzenia. Idioty! Co ci odbiło? Mnie odbiło, ty się lepiej puknij z tej głowy, jak zaczniesz taki numer wybijać. Jaki numer, o co ci idzie, no? O to, co myślę o politykę? O to, co robisz? Myślisz, że nikt nie nakabluje twojej żonie? Że ty się boisz motorem sądziską? Co ty masz w głowie, o co ty masz za minę, jakby ci to w kieszeń napluł? Zaraz, czekaj się, to nie tak ostro, no to... Ty baranie, no posłuchaj. Co ty chcesz, żeby ci ona przestała wierzyć? No co ci jeszcze do niej ciągnie, do tej pielęgniary? No chory jesteś na umyśle i do psychiatry, do doktora, a nie do niej. Stuknięta jest. Ja jestem stuknięta? To coś, po co ty mi palasz, no? Marek tam cię widziała, żebyś pod szkołę po nią zajeżdżał. No i zgadza się, wszystko się zgadza, oprócz kasy i prokuratora. No żarcikiem się nie wykrzysz. Ale ty posłuchaj najpierw, dobrze? No dobra, posłuchaj. W przerwie sesji zaszedłem do ośrodka po receptę dla babci. I Marta, jak mnie zobaczyła, to błagała mnie, żebym ściągnął ze szkoły słotówne, bo... Bo co? Bo ona się słabo poczuła i trzeba było zamknąć cały ośrodek, no. To konieczne ty byłeś do tego. No ale chyba wiesz, że Marta jest w 9 miesiącu, co? No ma chyba prawo prosić o taką pomoc. No i co miałem jej powiedzieć? Ani mi się śni, to przywiozłem dzitkę i tyle, wszystko, no. Ojej. Tak, macie przede mną tajemnicę, to nie będę wam pokazać. Stoj, Jolka, to przedmiot tajemnicę, wszystko się wyjaśniło. No, on ci potem powie. No, i co to... Co to masz, to Jolek, no. Żebyś wiedziała, że cały czas dzisiaj o tobie myślałem. No to robię. Prezent na 8 marca, no. No wiesz, no, dzień kobiet, prawda? Pokaż. Co? Tęcza 36 barw, czyli horoskop Flammariona. No, to jest, Jolu, żebyś wszystko o mnie wiedziała. To było, to jest i to będzie. Dla nas razem, oczywiście. No, nie podziękujesz? Był to 1595 odcinek powieści radiowej W jeziorach.